mówi się o seksowalach w wszystkich mediach. Nie, tak patrzę, czy mam telefon wyłączony i tak dalej, bo to przecież się wszystko działo tak. Mówi o reakcjach po tej debacie gwałtownie i tak dalej. Troszkę jesteśmy spóźnieni, 19 po jest. Ja mam 4 stopnie za oknem. Bardzo się ochłodziło. Jest poniedziałek, 9 października. Dwa, pięć, trzy. Nie no, oczywiście, że zaczniemy od tego, jak wrażenia po tej całej debacie, ale być może państwa to zaskoczy. Ja zacytuję na początek to, co usłyszeliśmy w programie u Katarzyny. Tam był gościem między innymi Antoni Macierewicz i skomentował te wypowiedzi marszałek senior Włodymira Zełenskiego. Kontrowersyjne, coś prowokujące na temat stosunków, relacji polsko-rosyjskich. Antoni Macierewicz powiedział tak: rzeczywiście jest tak, że to działanie prezydenta Zełenskiego sprawiło, że duża część Polaków została zszokowana, bo poświęciła w ciągu ostatnich 2 lat olbrzymią część swojego życia dla pomocy Ukraińcom. Państwo polskie jest jednoznaczne, będziemy Ukrainy bronili. Ale nie może być tak, że będziemy akceptowali linię zaczętą przez pana prezydenta Zełenskiego na sojusz ukraińsko-niemiecki. Nie możemy, z 2 powodów. Po pierwsze, bo jest skierowany przeciwko Polsce. Po drugie, i to jest najważniejsze, bo jest w istocie skierowany przeciwko Ukrainie. Nie ma wątpliwości, że jeśli dostaną władzę na Ukrainie, to po prostu ją Rosjanom sprzedadzą i doprowadzą do sytuacji, w której Polska znajdzie się w jeszcze bardziej dramatycznej sytuacji. To jest bardzo głęboki strategiczny błąd popełniony przez pana Zełenskiego. Mam nadzieję, że pan Zełenski i jego doradcy zrozumieją, że bez wsparcia Polski Ukraina straci niepodległość, a nie ją odzyska. Ja zaczynam od tych słów pana marszałka seniora, a nie od debaty i komentarzy po tej debacie, bo te słowa są naprawdę bardzo ważne. A najważniejsze jest to, żeby ci, od których przyszłość Ukrainy zależy, wzięli sobie te słowa do serca i do rozumu. Żeby to do nich dotarło. To jest absolutnie najważniejsze. Natomiast co do debaty. No tak jak państwo oglądałem tę debatę z tą bandą Rudego, to prawda. Natomiast ja powiem w swoim imieniu na początek. To, co mnie zszokowało, to obietnica zgłoszona przez przedstawicielkę lewicy Joannę Scheuring-Wielgus. Ona najpierw powiedziała, proszę zwrócić uwagę, o swoich synach, że ma 3 i że się martwi, gdzie oni będą mieszkać, a potem obiecała, taką obietnicę złożyła w imieniu lewicy. Być może się przejęzyczyła, tego nie wiem, że po tych wszystkich smutnych doświadczeniach ostatnich, mam na myśli wyniki wyborów, lewica doszła do wniosku, że trzeba pójść za przykładem PiS-u i składać takie obietnice, których się dotrzyma. Słuchajcie, składajmy takie obietnice, które my zrealizujemy, powiedział szarzasty Włodek. No i Joanka dzisiaj obiecała każdej Polce i Polakowi. Znaczy, można powiedzieć tym ich językiem, że każdemu i każdej obiecała, że oni wybudują 300 mieszkań. Oni mogą tego dotrzymać, tej obietnicy akurat, że 300 mieszkań wybudują. A co poza tym? No poza tym, po tej debacie, co powiedział premier, bo tam premier wyszedł po debacie do zwolenników, tutaj rękę do tego przyłożył, że ci zwolennicy się pojawili w tym miejscu, prezes warszawskiego klubu Adam Borowski, i tam głównie byli właśnie sympatycy, członkowie klubu Gazety Polskiej, i premier do nich powiedział tak: to naprawdę jest ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa, już niewiele, kilka dni, ale dajmy z siebie wszystko. Widzicie, co oni opowiadają, co oni próbują robić, próbują zamazać naszą rzeczywistość. A kiedy jest normalność? Normalność jest wtedy,
Jak nie ma ubóstwa wśród dzieci, jak nie ma bezrobocia, jak emeryci nie muszą się martwić, co włożyć do garnka, wtedy jest normalność i o taką normalność warto walczyć. To ja wam dziękuję, mówił premier, i jak pomyślę sobie, ile dzięki wam, ile wy potrafiliście zrobić, przekonać w swoich społecznościach, miastach, wioskach, jak zmieniliśmy Polskę, życie ludzi, to naprawdę mogą na mnie wylewać jeszcze większe wiadra pomyśl. Spływa to po mnie jak woda po teflonie, wszystko dla Polski. Zobaczcie, co za hipokryci. Mówią niby, że są za utrzymaniem zapory, a kiedy stworzyliśmy uchwałę referendalną, wszyscy głosowali przeciw. To są najwięksi obłudnicy polskiej polityki. Tylko Prawo i Sprawiedliwość, drodzy rodacy, zapewnia, że będziecie mogli odpowiedzieć na te cztery fundamentalne pytania. Premier cytował te pytania referendalne, a tłum na każde z nich odpowiadał nie. A do wszystkich wahających się po tej debacie na te kilka dni przed ciszą wyborczą mam taką prośbę. Wyjdźcie spoza szklanych ekranów, ze swoich smartfonów, z gazet, zostawcie je na jeden, dwa dni, rozejrzyjcie się wokół. Może w waszej gminie jest nowa droga, może żłobek, przedszkole, na który 40 lat czekaliście, a może jest więcej pracy, bo oni tam zapomnieli, ile nowych inwestorów przyciągnęliśmy, a może jest nowy sprzęt w szpitalu. I wtedy, jak się rozejrzycie, podejmijcie właściwą decyzję w swoich sercach i w swoich umysłach, na kogo zagłosować. Czy na tych, którzy być może mylili się, popełniali błędy, potykali się, ale w sercach mamy wyłącznie Polskę i dla Polski chcemy działać i żyć. My nie jesteśmy partią TVN-u, tych podłych portali, które oszukują codziennie. Uważajcie, obóz trzeciej RP synchronizuje się jak nigdy dotąd. Teraz liczy się każdy głos, każdego z was, którzy widzicie tę zmianę. Proszę, zadzwońcie do kilku swoich przyjaciół, rodziny. Pokażcie im tę zmianę i pokażcie, czym grozi powrót do przeszłości. Oni chcą, żeby było tak, jak było. Polacy jako tania siła robocza, masa robocza podwykonawcy, a my się na to nie zgadzamy. Polacy to dumny, pracowity, zdolny naród. Dla Polaków zwyciężymy. Obecni na miejscu politycy PiSu nie mieli żadnych wątpliwości, że premier tę debatę wygrał i że zabrał głos po tej debacie, przemawiając do tych sympatyków, zwolenników PiSu jako zwycięzca tej debaty. Komentarz ministra Czarnka jest taki: tak przemawia zwycięzca, tak przemawia premier obecnego i następnego rządu w Polsce, a nie mówiłem, to była masakra 7-0 dla Polski. Premier powiedział jeszcze, że zwyciężymy. Wszyscy odśpiewali polski hymn. Cytowałem państwu to, co powiedział premier do zgromadzonych tam przed tym studiem zwolenników, sympatyków, których przyprowadził Adam Borowski. To warto wspomnieć i szacunek warto docenić, bo to była szybka akcja, jak to zawsze w wykonaniu Adama Borowskiego, ale skuteczna. No i cytowałem również, co między innymi powiedział nasz naczelny zapytany w TVP Info zlikwidować na temat tej debaty, ale oczywiście najbardziej mnie interesuje to, co państwo mają do powiedzenia, to co państwo chcieliby nam przekazać, jakie są państwa wrażenia po tej debacie, po tym wszystkim. Co powiedział Tomek? Tomek powiedział tak. Zawsze ocenia się debatę w stosunku do poziomu oczekiwań, jak strony oczekują, że ktoś wypadnie. Były ogromne oczekiwania wobec Donalda Tuska, że przyjdzie i posprząta. Przyszedł i najpierw się potknął o własne nogi. Tutaj pewnie Tomek nawiązuje do tej pierwszej wpadki Donalda Tuska, kiedy on zareagował tak na dźwięk, na sygnał, że za 10 sekund skończy się czas. No to jest tak, że Tusk tą wpadką pokazał, że on nie panuje nad emocjami, bo zapomniał, jakie były ustalenia. Przecież je znał wcześniej, na pewno sztab mu przekazał. No chyba, że tam już są takie walki frakcyjne w tej platformie, że mu źle przekazali, nie wiem. Te oczekiwania wobec Tuska były ogromne, że przyjdzie i posprząta. Przyszedł, najpierw się potknął własne nogi, później szukał Jarosława Kaczyńskiego, którego nie ma w studio. Są dwa wytłumaczenia tej sytuacji. Jedno to potknięcie młodego stażysty, albo przyszedł w ogóle nie przygotowując się, myślał, że jest taki dobry, wejdzie i rozwali wszystkich na łopatki, a tu pierwszy cios i leży na deskach. Albo paniczna chęć ucieczki od pytania, które bardzo mocno osłabia Platformę Obywatelską.
To sprawiło, że tak krążył, że aż się zakiwał, tak powiedział Sakiewicz. Kto był największym przegranym tej debaty w TVP? Tutaj Tomek ma wyraźny typ. Największym przegranym był Hołownia, a w zasadzie PSL. On nie do tego elektoratu mówił. Być może chciał zabrać Bosakowi jakieś punkty, ale on miał utrzymać elektorat PSL-u. Nie ma Kosiniaka-Kamysza w tej debacie, a to większość poparcia trzeciej drogi, jeżeli jeszcze jakieś poparcie dla trzeciej drogi istnieje. Kaczyński organizuje wielki wiec rolniczy w Przysusze, wychodzi na resztki terenu PSL-u. W tym czasie PSL przysyła na debatę jawiącego się jako półliberał Szymona Hołownię, który kompletnie nic nie potrafi powiedzieć do wsi. A jeśli coś mówi, to odstrasza mieszkańców wsi. Jaki może być skutek? Trzecia droga zaraz zanurkuje. Dziś zabrano tlen bardzo głupim ruchem, wysyłając na debatę Hołownię. Hołownia pogrzebał PSL, to zostanie zapamiętane. Co państwo sądzą na temat tej debaty? Pan Andrzej Spruszkowa. Kłania się panie Andrzeju. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo? A ja pana słyszę i widzę. I wiem, że pan jest. Halo, halo. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Proszę mówić. Dobry wieczór, panie redaktorze. Miałem nie dzwonić, bo tam zdemontowali mnie antenę satelitarną 2 miesiące. Czy przyrzekał pan, że już nigdy pan nie zadzwoni? Nie. Ja to wiem. Miałem do pana nie dzwonić, bo nie miałem możliwości przez 2 miesiące oglądać. No i dlatego jestem poza tematem niektórym. Ale co, ale taki, pana, taka kara była? Taki jeżyk, że przez dwa miesiące... Zdemontowali mi antenę satelitarną i nie miałem możliwości oglądać Republiki. Ale proszę pana, jestem załamany. Wie pan co? Wiadomo, że na kogo będę głosował. Ale proszę pana, poziomem niektórych polityków z PiS-u, którzy wypowiadają się w niektórych programach. Proszę pana, to jest tragedia. Jak oni mielą tych pisowców w tych telewizjach. Dam panu tylko prosty przykład. Zrobili im proces za 0,4% o bezrobociu, tak? Pamięta pan? Tak, tak jest. Wychodzi, proszę pana, Czarzasty w jednym z programów na Polsacie i mówi, że PiS zlikwidował 300 tysięcy kilometrów połączeń PKS-owskich i jeszcze dodaje nie 3 tysiące, przepraszam, nie 30 tysięcy kilometrów, tylko 3 tysiące kilometrów połączeń autobusowych cisza. Wychodzi następna, mówi znowu o Belgii, cisza. W jednym programie polityk z PiS-u mówi, no wiecie jakie są sądy, po co my będziemy chodzili ze skargami. Teraz druga sprawa. Pani Kinga Gajewska. Z czego zasłynęła według pana Kinga Gajewska? Według mnie? To jest osobny program. Ale pan chce powiedzieć o tym, że ją... żebym dobrze zacytował. Przecież Kinga Gajewska powiedziała w niektórych... Że kręcili ręce i rzucili na glebę, a potem prowadzili na rozstrzelanie. Proszę pana, chodzi mi o to, dlaczego pisowcy nie mają refleksji, jakiejś reakcji na pewne rzeczy. Przecież proszę pana, jeżeli ona wychodzi i mówi do wszystkich telewizji, że ona pokaże, jaka będzie demokracja w przyszłości, kto podrzynał gardło w telewizji pisowi? Kto podrzynał, dlaczego oni nie potrafią? Teraz Joński idzie z tym swoim kumplem, robią dochodzenia. Czy doszli już do żony Jońskiego? Czy doszli już? Dlaczego tego nikt nie potrafi powiedzieć takich rzeczy, zareagować natychmiast? Tylko idą jak te barany. Normalnie ja mówię panu, już bym zacytował nieraz z wesela tego chochoła. Miałeś chamie złoty róg, ale już mi się nie chce mówić, bo mówię panu, ja będę głosował, ale jeżeli by nastąpi porażka, to naprawdę tylko z własnych przyczyn, jeżeli by była porażka. Przecież to, co panie oni tu robią... A co pan na temat tej debaty nam powie? Tej dzisiejszej. Proszę pana, ta debata, rozmawiałem tu z wieloma ludźmi teraz, ze znajomymi, no ta debata trochę taka była bezpłciowa, no. Nie była to taka debata naprawdę, tam padały te różne słowa z jednej, z drugiej strony. Później patrzyłem trochę na debatę na Polsacie, ale znowu przełączyłem też na TVN. Proszę pana, wie pani, co oni robią? Oni wszystko robią, żeby się zabezpieczyć przed ewentualną przegraną. Oto przesłuchali przewodniczącego komisji wyborczej. Co on sądzi o tym, że 3 ludzi z PiS-u, jeden z PSL-u, jeden z dawnego SLD, są w komisji wyborczej i są powiązani ze spółkami Skarbu Państwa. Jechali tam przez pół godziny albo więcej, no nieprawdopodobne rzeczy. I teraz jeżeli ktoś to ogląda, no to przecież
mówi przewodniczący, mówi, no ja nie widzę nic dziwnego, żeby tylko działali uczciwie. Ja nie widzę żadnych powiązań. A oni znowu, no tak, radny z Warszawy został, pisowski, został w komisji wyborczej, przyjmował sprawozdanie PiS-u, a jednocześnie wpłacał na kampanię jakiego, proszę pana, i tak dalej. I mówię, teraz tamta strona będzie wyciągała wszystko. I miałem do was zadzwonić i powiedzieć do was albo do innych pisowskich przedstawicieli, żeby uważał Morawiecki na debacie, bo wiedziałem, że mu wyciągnie te rzeczy takie typu na przykład ten chiński rys, ale wyciągnął mu akurat o tym wieku emerytalnym. I taki człowiek powinien też się zabezpieczać trochę, żeby wiedzieć jakoś ripostę zrobić, no. Także wie pan, no słabo pana jest, słabo jest z refleksem. Proszę? Pana zdaniem Morawiecki sobie nie poradził, nie zareagował tak, jak powinien. Nie, zareagował, ale proszę pana, ale nie, zareagował, ale też powiedział, oni mu z tym Pinokiem wyskakują, nie wiem, czy to chodzi o tylko o kłamstwo, a on niepotrzebnie też na początku powiedział o tej rudej bandzie, no. Wie pan, to takie rzeczy też trzeba, bo to później negatywnie zaraz wychodzą politolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego i jadą przez godzinę po nich. Wie pan, oczywiście... Cokolwiek by nie powiedział, to ci politolodzy, co pan powiedział ja z tego uniwersytetu, co pan wspomniał, to oni na pewno by wyszli jechali bez względu. No bo słuchaj, ja to wszystko wiem, tylko ja jestem jednym z niewielu w pańskim programie, który mówi trochę tak, wie pan, jak to się mówi, w obawie, co może być, bo na przykład większość to dzwoni, tam oczywiście te poklepstwa mówią, ale to nie do końca jest prawda. Wie pan, spokojnie. Ja mówię tak, dobra, jak jest wiadomo. Panie Andrzeju, kochany, bo mi się czas pierwszej części dramatycznie skurczy. Także mówię, no niech się zmobilizują, bo naprawdę będzie kiepsko, jak Boga kocham. No, niech słuchać się prezesa, co powiedział, że trzeba gdzieś trawę do końca. No tak, no tak. Bardzo, no, ale mówię, no, bardzo niekiedy... uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, pozdrawiam serdecznie. No bardzo jestem ciekaw państwa opinii, państwa wrażeń na temat tego wszystkiego, co zobaczyliśmy. Ja mam takie wrażenie, że premier był dobrze przygotowany i że zrobił to, co w ramach tej formuły, która tam była wymyślona na okoliczność tego spotkania, tej debaty, to, co było możliwe. No ale to, tak jak mówię, najlepiej, żeby państwo sami ocenili. Krótka przerwa, zaraz wracamy.